Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do słoika z drzemem. I stało się w Betanii po drugiej stronie Jordanu, iż znienacka pojawił się Jan niejaki. A znacka pojawiły się jego sandały i laska drewniana. Pojawienie się Jana zaskoczyło kozy Izaaka, które pasły się w okolicy. I strachem objęte, widząc światłość, która światłością nie była, kozy zmoczyły sobie futra od tyłu. I mokre ku właścicielowi pobiegły. I poszła fama, iż pojawił się osobnik, który chrzci naród na lewo i prawo. I zaczęli przybywać faryzeusze, aby zobaczyć na własne oczy światłość światłością niebędącą. I pytaniami Jana zasypali, że nawet opędzanie się laską nic nie dało. A jakby tego mało było, kapłani i lewici z Jerozolimy przybyli. I ktoś mu laskę złamał, i już Jan się opędzać nie mógł. I patrząc na światłość, która światłością nie była, pytali, czy on Mesjaszem jest? A on nie zaprzeczając zaprzeczył. Pytali, czy on Eliaszem jest, a on zaprzeczył niezaprzeczająco. Potem padały jeszcze pytania o jego stan kapłański, stan zębów, ceny ropy i inne duperele, ale Jan zaprzeczał potakująco głową kiwając i za jakąś nową laską się rozglądając, aby pytajników rozgonić w diabły. Aż w końcu, znudzony już i wymęczony ciągłym odpowiadaniem na bzdurne pytania, nakazał im wszystkim drogi prostować. I tumult się zrobił, i pobiegli wysłannicy, i w ten dzień wszystkie ekipy remontowe na rydwanach wyruszyły, aby zakręty prostować. I było to przyczyną wielu późniejszych wypadków i bałaganów kartografii. Ale to i tak nie spowodowało rozejścia się tłumu. Aż w końcu z ust reportera wiadomości jerozolimskich padło pytanie o mokre zady kóz. I czemu Jan chrzci, jak certyfikatu na chrzczenie nie posiada? Mesjaszem ani Eliaszem nie jest, światłością nawet nie jest i zaprzecza nie zaprzeczając. I wtedy Jan już nie wytrzymał. Sukmanę zezuł i plecy na widok gapiów wystawił. I oniemieli. Ślady sandałów na Janowych plecach widząc, a potem i u innych na plecach się ślady podeptania pojawiły. I wtedy zrozumieli, że ten, który idzie po Janie, już między nimi jest, choć go nie widać. I rozbiegli się, pozostawiając po sobie bałagan i stosy śmieci na pustyni. I wiatr rozwiewał ich ślady w piasku pozostawione, oprócz jednego śladu. Śladu sandała, któremu oni nawet rozwiązania rzemyka godni nie byli. A Jan odetchnął, laskę wystrugał nową, napił się wody święconej i pomknął kłusem, aby chrzcić i nawracać.